uchwały zgodnie z punktem 4.5 w sprawie korekty zadania powierzonego prace remontowe gimnazjów, szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Proszę Państwa, to, co tutaj mamy, nie zmienia wysokości środków przyznanych na poszczególne placówki. Wysokość jest taka sama, jak była przyznana w naszej pierwszej uchwale. Jest tu tylko zmiana zapisu zadań. To znaczy część zadań jest zadaniami inwestycyjnymi, a część zadań jest zadaniami bieżącymi i jest to ustalone z ZEO, czyli Zespołem Ekonomiki i Oświaty z panią księgową Frontczak. I podjęcie, zgodnie zresztą ze stosowną ustawą, podjęcie tej uchwały pozwoli zakwalifikować część środków na zadania inwestycyjne, a to jest ważne z innego punktu, będę o tym mówił za chwilę. I dlatego jest to jak gdyby taka korygująca uchwała, którą poprosiliśmy o opinię Komisji Rolnictwa. Tutaj podobała się nam. Komisja Rolnictwa po zapoznaniu się ze wszystkimi punktami, paragrafem pierwszym, inwestycyjnym, tymi zadaniami bieżącymi, jednocześnie pozytywnie zaopiniowała projekt. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w sprawie projektu tejże uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będziemy liczyć, kto jest przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie, czyli 20 głosów za. Dziękuję Państwu uprzejmie. I proszę Państwa, jesteśmy w punkcie 5. interpelacji.